ten leak, który zgadł nazwę, raczej bardziej legit jest. Ej, ale który leak zgadł nazwę? Który leak był, który mówił o nazwie dodatku Dragonflight? Mówię, ja tam się nie wczytywałem w te leaky, więc może ja nie wiem. Ale był leak, który mówił, że nazwa to jest... Znaczy, dobra, w sumie... To sama nazwa to nie jest nic aż takiego ten, bo to... Akurat sama nazwa to ja podejrzewam, że to jest coś, co na ludzie mogło wycieknąć, jakby już dawno temu. To bardziej właśnie chodzi o szczegóły bardziej, to tam raczej diabeł będzie tkwił w tym, więc... Wiecie, nawet jakby nazwa była taka jakiegoś leaku, to nie znaczy, że to jest od razu na pewno to, nie? A jak mi ktoś nie wierzy, to proszę się cofnąć do leaku z Shadowlandsami i mi powie, czy my mamy w klasie aktualnie Hero Class Tinker i kurde, poszliśmy do Shadowlandsów przez Nihalofen. Okej, okay. World of Warcraft Dragonfly, dobra. To przeczytajmy, no bo to chyba jest na ten moment, powiedzmy, przeciek warty uwagi, chyba tak możemy to nazwać. Jakby nie patrzeć. Dobra, World of Warcraft Dragonfly. Okej. W lutym, miesiąc temu zatestowany. Aha, i ten main enemy to jest Chromatus. To coś tam słyszałem. Through lots of minor stories all about. Rozumiem, że to jest jakiś tam z tego, z Infinite Dragonflightu, tak? 6 disconnected zones, czyli jak w Shadowlandsach, 2 of them being revamps, okej? Okay. 4 new... O, tutaj są te mikroklasy, one spec each, instead of one full class. Nie, w sensie ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że to nie jest prawda. To jest 1000 razy lepsze już byłoby... Nie, ale po co w ogóle to tak robić przede wszystkim? Czemu już nadal... Nie, na pewno tego tak nie zrobią. Nie, no błagam was, nie. Jeżeli by coś takiego miało być, to by była jedna klasa z 4 specjalizacjami, a nie kurde 4 klasy z 1 specjalizacją. Nie, nie, no przecież to się... To w ogóle mija się z celem. Ale... Klaskins! Dobra, moi drodzy, ten przeciek jest 100% legit, ten przeciek jest 120% legit, ten przeciek to jest na 92% prawda, ja po prostu zaświadczam sobą, że to właśnie będzie klas, skiny nadchodzą, boys, to jest właśnie to player housing, goddamn! Dobra, 150%, 150% to jest legit, o mój Boże, Carpenter and Logger Professions. Jak ja bym fabrykował ten przeciek, to ja bym napisał po prostu odnowiony system profesji. Dalaran Capital City? Nie. Trzeci raz Dalaran? Nie, no błagam. A czemu Dalaran w ogóle? Dlaczego Dalaran? Skąd Dalaran się w ogóle wziął w tym wszystkim? Nie. Nie, no nie uwierzę. Zwłaszcza, że ten Dalaran był jeszcze wcale nie tak dawno temu. Dobra, no level cap increase. To też by było fajne moim zdaniem. Nagrody z Shadowlandsów będą zeskalowane w dół. Everything in 10.0 is max level content. O. With no level squish there is no need to level, we have already max... progression is just endgame progression. Szczerze? Ja uważam, że tak powinni zrobić. Ja naprawdę uważam, to jest tam dyskusja jakby na szerszą, jakby już gadaliśmy o tym ostatnio, ale naprawdę moim zdaniem tak by mogli zrobić. Akurat to byłoby moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem. Okej, Dragon Knights, technically its own continent, though it's just one zone split into multiple maps. Okej. Okay. Floating islands between the Broken Isles and Northrend. Okej. Okay. Oryginalnie one chyba też tam były faktycznie, tam w tym oryginalnym WoWie. Lordaeron Revamped Tirisfal Plaguelands, Scarlet Light, Focus, Quel'Thalas Revamped Eversong, Ghostlands, Silvermoon... Czyli tutaj jednak jest trochę o revampie starych kontynentów, tak? I Silvermoon jest Hostile City jak Suramar. Okej? Okay? Ale kto tam jest? Co, Plaga? Nie... Undermine. O, Kezan wraca, proszę bardzo. Ej, to by był fajny ark moim zdaniem. To by mogło być. Balor. Co to jest? Halfling race dealing with primordial fell enemies? What the fuck? Uldas. Aha, to jakiś tamten, to jest ten Uldaman jakby, tak? Second fully underground zone ever on Azeroth. Titan Elune Store is here. Okej. Okay. Okej? Dobra? Kurde, a bym chciał podziemnego zona, strasznie bym chciał. Okej.
To mamy te klasy teraz, tak? Dragon Knight. Only one tank spec. Uses two-handed weapons, fire plate, armor and shouts. Czekajcie, co? Uses two-handed weapons, fire plate, armor and shouts. Czyli w sensie warrior, który trochę zieje ognie. I czekajcie, i tylko ta jedna klasa z tych czterech miałaby być związana z smokami, a reszta to jakiś tinker, minstrel i chronomancer. I oni wszyscy mają jeden spec. Nie, no błagam was. W sensie, tutaj były rzeczy, które bym powiedział, że okej, może to by było, może ten, ale to? Nie, nie kupuję tego, sorry, nie kupuję tego, ani trochę nie kupuję tego. A nie daj Boże, by to się okazało prawdą, że dadzą cztery nowe klasy po jeden spec. Naprawdę nie uważam, że to byłby dobry pomysł. Tysiąc razy już wolałem ten pomysł z tym Dragonbornem. Jedna klasa, cztery z PC oparte na kolorach aspektów. Dark Ranger skin for Hunters, okej, to o tym też gadaliśmy dużo ostatnio. Necromancer for Warlocks oczywiście. Nightmare skin for Druids i tak dalej. Dragon Sworn skin for Shamans. Okej, Draconic Spell Effect Forms. Warden skin for Demon Hunters. Uses Arcane and Holy Magic instead of Fel. Warden's Holy Magic? No? No ale no dobra, whatever. Continued Order Hall Stories. Though only a select few and you pick them like Covenants? Okej, dobra, dobra. There are no gameplay differences. Nie ma różnic gameplayowych pomiędzy nimi. Po prostu są kampanie i kosmetyki inne. Takie jak powinny były być Covenanty. Okej. Silverhand, Uncrowned, Kirin Tor, Valjar, Black Harvest. Nie, okej, to by... Ciekawe. You are not considered the leader of the order. Okej. I expansion announcement jest luty 28. Announcement for the announcement plan for 18th. To zakładam, że to się nie stało. Tak? Chyba że sobie, że to się nie stało. I guess. Pewno przesunęli, no. Nie kupuję tego, sorry. Absolutnie nie kupuję tego. W sensie, są tu takie rzeczy, które uważam, mogłyby się pojedynczo sprawdzić. Jezu, klas skin jakby... Klas skin jakby się sprawdziły, to... coś cudownego. Ale niektóre rzeczy to są straszne dla mnie z dupy. Więc mi się wydaje, że to może być taki przeciek, który faktycznie był oparty na legitnym przecieku. W sensie na przykład, że ten gościu faktycznie miał jakiś kontakt, że tak powiem, z pracownikami Blizzarda i jakieś tam skrawki informacji dostał, ale całą resztę dopowiedział. Tak myślę, że to mogło tak być. I z tą nazwą by się na przykład też zgadzała. Ale okej.